Jak długo jeszcze? Ile jeszcze będziesz potrzebować czasu? Ile procesów? Ile jeszcze warstw jest pod spodem, żeby to wszystko uporządkować i uwolnić się od tego całego bólu, tego wszystkiego, czego doświadczyłeś w przeszłości lub doświadczyłaś w przeszłości? To są takie fundamentalne pytania, z którymi wielu z Was się zmaga i wielu z Was zasiada na sesjach ze mną albo rozpoczyna warsztaty i docieracie do takiego punktu, gdzie zastanawiacie się, ile jeszcze. Ile jeszcze tego wszystkiego trzeba odgruzować, wywalić, posprzątać, żeby w końcu mieć święty spokój. Można nazwać to świętym spokojem, ale równie dobrze można powiedzieć, że tak naprawdę tęsknimy za lekkością życia, za radością życia, za takim nic nie muszeniem, żeby nic nas nie dotykało, żeby nic nas nie bolało i nic nam nie doskwierało. I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak dużo i ile, a i ile czasu, ponieważ dla każdego z nas ten czas jest bardzo wymierną jakością. Chcę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze Was rozumiem. Jeżeli ktokolwiek z Was, kto słucha tego nagrania, jest w takim miejscu, to wiedz, że bardzo dobrze Cię rozumiem. Naprawdę. Ja też pamiętam ten moment, kiedy byłam wszystkim przytłoczona i marzyłam o tym, żeby to wszystko się już skończyło. I święcie wierzyłam, że przyjdzie taki dzień, kiedy to po prostu zniknie, kiedy już nie będę musiała zaglądać tam w tą przeszłość i grzebać, i szukać, i odkopywać, albo uzdrawiać, albo zaglądać, że już mi nic nie będzie bolało. To nagranie chcę odnieść do Was, tych, którzy się zmagacie z takimi właśnie chwilami, ale chciałabym, byście też dobrze zrozumieli siebie, bo zrozumienie siebie, zrozumienie, takie głębokie zrozumienie siebie, daje pewien dystans do tego, co się dzieje w naszym życiu, pozwala wziąć większy, taki głębszy oddech, taką pauzę i mogłabym powiedzieć, że krok trochę w bok, żeby spojrzeć na całą sytuację z szerszego punktu, pod innego kąta. Wśród Was są dwa rodzaje osób. Ci z Was, którzy macie zdefiniowane centrum emocjonalne, znajdziecie to w swoim wykresie Human Design, jest to najbardziej odsunięty na prawo trójkąt. Zdefiniowane centrum emocjonalne i niezdefiniowane centrum emocjonalne. Odniosę się do Was, do tych dwóch rodzajów osobowości, ponieważ to jest bardzo ważne, gdyż ci z Was, którzy macie niezdefiniowane centrum emocjonalne, ono jest niekolorowe, Wy będziecie niechętnie zaglądać w tą przeszłość, będziecie starali się unikać tego wszystkiego, aby wracać tam, gdzie jest ból. Bo Wasz rys energetyczny polega na tym, by unikać wszystkiego, co bolesne. Polega na tym, by nie wchodzić w konfrontację z tym, co niesie ze sobą emocje. Polega na tym, by unikać tego, co emocjonalne i raczej przeczekać albo znaleźć jakieś obejście, jakiś bypass, niż wejść w to głęboko. Drudzy z Was, ci, którzy macie zdefiniowane to centrum emocjonalne, Wy, kiedy będziecie w to wchodzić, nie mówię, że będziecie wchodzić w to z lekkością i z łatwością, jednak Wy będziecie ten proces przechodzić inaczej. Będziecie mieć górki i dołki, a będziecie mieć wiele silnych emocji, ekstremalnie silnych, ale dla Was, dla tych z Was, którzy centrum emocjonalne macie zdefiniowane, dla Was jest to bardzo ważne, ponieważ jesteście emocjonalnymi istotami. Co to znaczy, że jesteście emocjonalni? To przede wszystkim znaczy, że patrzycie na świat i na życie poprzez własne emocje. W momencie, w którym jesteście odcięci od tych emocji, to tak jakbyście się odcięli od największej waszej mądrości,
od źródła waszej mądrości i odcinacie się od tych emocji i nie chcecie ich czuć, nie chcecie mieć z nimi połączenia, bo one są bolesne, bo boicie się ich. Więc dla was powrót i uwolnienie, odblokowanie przepływu emocji przez wasze ciała i przez wasze pole energetyczne będzie oznaczało powrót do waszego źródła, do waszego kierunku istnienia, do tego, kim jesteście naprawdę. Ci z was, którzy macie zdefiniowane centrum emocjonalne, to jest to, co wami rządzi. To jest to, co nadaje rytm waszemu życiu, emocje. Nie ma możliwości, żebyście się ich pozbyli. Jest to zupełnie odwrotnie do tych z was, którzy tego centrum nie macie zdefiniowanego, ponieważ wy jesteście jedynie czytnikiem emocji innych. Sami w sobie swoich własnych emocji macie bardzo mało, za to bardzo dużo emocji odczytujecie z zewnątrz. Być może kiedyś zrobię takie nagranie, jak inaczej procesować emocje w zależności od tego, jakim jesteście typem. Na dziś chciałabym skupić się jednak na tym temacie, z którym przychodzę, a takim poczuciu, ile jeszcze, jak dużo i czy kiedykolwiek się to w ogóle skończy. Bo to jest bardzo przytłaczające. Mój proces powrotu do siebie i odkrywania tego, kim jestem, to jest proces, w którym jestem cały czas. A mija już prawie 8? 8 lat już minęło. 8 lat już minęło. A odzyskiwania siebie. Chciałam powiedzieć odzyskiwanie, ale tak naprawdę to nie jest odzyskiwanie, to jest odkrywanie tego, kim ja jestem. I dzisiaj wiem, że ten proces będzie trwał do końca mojego życia. Ale dzisiaj mnie to nie przeraża. Natomiast 4 lata temu miałam sesję z pewną kobietą, z pewną mentorką. Była to specyficzna sesja. Bardzo trudna dla mnie, bo to był taki czas, kiedy ja szukałam uzdrowienia, kiedy ja chciałam znaleźć kogoś, kto mi powie, co mam zrobić, żeby moje życie było lepsze. I to słowo lepsze oznaczało, żebym zarabiała więcej pieniędzy, miała więcej klientów i żebym była szczęśliwsza. To był też taki czas, kiedy wciąż jeszcze szukałam winy we wszystkich dookoła. I na tej sesji byłam nastawiona na to, że wyrzucę wszystko to, co się wydarzyło w moim życiu, jak dużo zła się wydarzyło, jak dużo traum, jak bardzo moi rodzice mnie skrzywdzili, jak wiele potem różnych drastycznych zdarzeń się pojawiło w moim życiu. I to, co ona zrobi, to ja to nazywam ojojanie. Może znacie takie sytuacje, gdzie dziecko kiedy się przewróci i mama ojoja tą ranę, czyli zrobi oj, 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 to od razu przechodzi ból. Więc ja sądziłam, że ona coś takiego zrobi, że zrobi to ojojanie dla mnie. Powie mi, jak wszyscy byli źli. I poprowadzi mnie w jakimś procesie, w jakimś magicznym procesie, który sprawi, że po zakończonej sesji ja już wszystko będę wiedziała co, gdzie i jak. Będę znała jakieś magiczne techniki i narzędzia i mój biznes nagle popłynie i poszybuje w górę, a ja zacznę zarabiać miliony. A stało się jednak coś innego. I nie podobała mi się ta sesja. Bardzo mi się nie podobała, bo w ogóle w niej nie dostałam tego, czego chciała ta skrzywdzona część mnie. Ta sesja była bardzo stawiająca mnie do dojrzałości. Pokazująca, jak wiele dziecka we mnie jeszcze jest. Jak wiele chcenia tego małego wewnętrznego dziecka i jak dużo ograniczeń mojego umysłu. Jak dużo poczucia muszę być taka, muszę mieć to, muszę robić tamto, muszę się pokazywać tak, a powinnam robić to, powinnam robić tamto, bo jak nie, to nie będę zarabiała tych milionów.
I to mi się bardzo nie podobało, bo powiedziała ona wówczas coś, co na zawsze utkwiło w mojej głowie i utkwiło od tamtej pory i nadal jest. Że my mamy dwie drogi rozwoju jako ludzie. Możemy rozwijać się poprzez zaspokajanie swoich chceń i pragnień, albo poprzez odsuwanie ich na bok. I jedna i druga droga doprowadzi nas do tego samego, do naszego wzrostu. Ta pierwsza droga nasyci nasze chcenia i pragnienia, i kiedy to nasycenie nastąpi, wtedy zrozumiemy, że to nie jest ten kierunek. Ta druga droga jest trochę trudniejszą drogą, ale jedna i druga dociera do tego samego miejsca. Do zrozumienia, że nie na tym polega nasze życie tu na ziemi i nie jesteśmy tym, kim nam się wydaje, że jesteśmy. Zostawię was tutaj z tym, abyście pobyli ze sobą i zobaczyli, w którym miejscu wy jesteście, bo nie zawsze jest tak, że jest to nasz świadomy wybór. Nam się wydaje, że my sobie wybieramy. Nam się wydaje, że widzę tutaj tą kobietę, która pokazuje się jako milionerka i ona ma tyle fajnych rzeczy, takie super auto, takie ekstra ubrania, ma swojego jeta, ma luksusowe życie, ja też tak chcę. Więc zaczynamy dążyć do tego, co ona ma. Albo widzimy mężczyznę, który jest dla nas wzorem i zaczynamy dążyć do tego, co on ma, ale nam nie idzie. W ogóle nam nie idzie. Robimy to samo i staramy się robić to samo, ale nam nie idzie, więc szukamy odpowiedzi, wskazówek, co robimy źle, co jest nie tak. Może czegoś tu jeszcze nie uzdrowiłem, a może gdzieś powinienem zajrzeć, może ustawienia rodzinne, może traumy przeszłości, to, tamto, szukamy. Jak szukamy, zawsze coś znajdziemy i znajdujemy, więc uzdrawiamy i wchodzimy w procesy. Dalej nie idzie. Więc w czym jest problem? Dlaczego nie idzie? Ale bardzo rzadko zdarza się, żebyśmy usiedli i zobaczyli, co nas pcha głęboko, głęboko u źródła. Co jest naszym kierunkiem? Co nas napędza? Czego głęboko w sercu tak naprawdę pragniemy? I 4 lata temu, kiedy siedziałam na tej sesji, były przebłyski we mnie. Tęsknotę za ogromną, ogromną wolnością. Nie usiadłam do tego. I nie chciałam zobaczyć, czym ta wolność jest dla mnie, co reprezentuje tą wolność i jak ta wolność by wyglądała. Te przebłyski pojawiały się przez całe moje życie. To były takie chwile, kiedy jechałam samochodem z jednego miejsca na drugie, spiesząc się, widziałam matkę z dzieckiem, która szła w południe chodnikiem, uśmiechała się do tego dziecka, zatrzymywała się, oglądali wspólnie jakieś kwiatki albo zrywali jakieś kwiatki na poboczu. I to był taki przebłysk wewnątrz mnie, takiej tęsknoty za doświadczeniem tego, za możliwością doświadczenia takiego spokoju i takiego braku pośpiechu w ciągu dnia, kiedy ja mogę zatrzymać się ze swoim dzieckiem i po prostu być i cieszyć się i nie martwić się o matko, skąd wezmę pieniądze na prąd, na czynsz, czy uda mi się w tym miesiącu zarobić, muszę się pospieszyć, żeby zdążyć na spotkanie, czy wszystko mam przygotowane, czy makijaż mam dobrze zrobiony, czy o niczym nie zapomniałam, czy się nie spóźnię, czy nie będzie korków, o matko, jestem już spóźniona i tak dalej, i tak dalej. To były momenty, kiedy byłam na siłowni i w przebieralni przygotowywałam się do pracy i widziałam, jak o godzinie 11 wchodzi, albo o godzinie 9 rano nawet, wchodzi matka z dzieckiem i idą na basen. I to był środek tygodnia. I to była taka wewnętrzna tęsknota. Chciałabym też tak. Takie zastanowienie się, jak to by było. Jak to by było coś takiego doświadczyć. Doświadczyć czegoś takiego w ciągu dnia.
o 9 rano, kiedy wszyscy są w pracy, kiedy wszyscy gdzieś gnają, nagle wchodzi kobieta z dzieckiem, które ma kilka lat albo które ma kilka miesięcy, idzie z nim na basen i spokojnie, ze spokojem, bez pośpiechu jest z nim. Nie doświadczyłam tego ani z pierwszą, ani z drugą córką w takim wymiarze. W moim życiu zawsze było dużo pośpiechu. Nawet kiedy nie musiałam się spieszyć, ten pośpiech był wpisany w moje życie, bo tak byłam zaprogramowana. Nie umiałam się nie spieszyć. Nie umiałam żyć bez presji. I ta sesja 4 lata temu, która pewne przebłyski jeszcze bardziej podkręciła i naświetliła, za czym ja tęsknię i czego ja pragnę, ona na tamten moment nic nie zmieniła, ale ona się bardzo mocno we mnie zakorzeniła. I ja słuchałam tej kobiety i myślałam sobie, ja tak nie chcę. Ja nie chcę iść w tą duchową stronę, ja nie chcę tego robić. Jak będę szła w duchową stronę, to będę biedna, nie będę mieć pieniędzy. To w ogóle nie jest dla mnie. Jej system prowadzenia klientów jest jakiś dziwny. Nie bierze przedpłaty przed sesją. W ogóle ufa ludziom. To przecież wszystkiemu przeczy. Nie można ufać. Trzeba się zabezpieczać. Tego uczono mnie na wszystkich seminariach, na wszystkich warsztatach biznesowych. A mimo to tęskniłam za wolnością. A ta wolność była straszna. W cudzysłowie straszna. Ponieważ ona burzyła całą moją tożsamość, którą zbudowałam wokół siebie. Wolnością było dla mnie wstanie rano i nie nakładanie makijażu. Wolnością było dla mnie móc pójść za pragnieniem serca, kiedy potrzebuję wyjść na zewnątrz i gołymi stopami pochodzić po ziemi. Wolnością było dla mnie to, że mogę wziąć wolny dzień z pracy. Wolnością było dla mnie to, że mogę być z moimi bliskimi, z moimi dziećmi wtedy, kiedy pragnę dać im swoją uwagę, dać im swój czas i się nie spieszyć. Za tą wolnością stało i stoi wiele, wiele określeń. Oczywiście to moja wolność. Dla was ta wolność może brzmieć dziwnie albo możecie mieć zupełnie inne pojęcie. Ale dla mnie wolność to możliwość bycia w tu i teraz. Pełnego i otwartego czerpania energii z kosmosu i z ziemi, całą sobą, bez ograniczeń. Wczoraj miałam sesję zdjęciową, możliwe, że już ostatnią. Zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo nie lubię sesji zdjęciowych. Jak bardzo one mnie ograniczają, jakie one są dla mnie trudne i nienaturalne, jak bardzo one wypompowują mnie z energii, jak bardzo są nie moje, jak bardzo to nie jest mój klimat. I ta świadomość, co jest moim klimatem, co ze mną rezonuje, że dużo łatwiej jest mi zrobić sobie same zdjęcie, nawet kiedy tych zdjęć muszę zrobić kilkadziesiąt albo kilkaset podczas jednej konkretnego ujęcia, by wybrać te właściwe. To i tak daje więcej mi energii niż kiedy pojawia się obok mnie obca osoba, która nie wie nic o mnie. Nie wie, kim jestem, nie rozumie mojej pracy, nie rozumie tego, czym się zajmuję i próbuje mnie wpasować ułożyć w pewien boks, w pewną formę, która nie jest moją formą. W porównaniu do tego, co odbyło się 2 lata wcześniej, jest i tak bliższa ta sesja mi, mojej jakości niż to, co miało miejsce 2 lata temu, kiedy to sesja była stricte mocno biznesowa i tworząca w moim odczuciu duży dystans między mną a wami, między mną a tobą.
dystans, którego nie chcę. Kiedyś chciałam taki dystans. Kiedyś, prowadząc swoje firmy, zależało mi na tym dystansie, bo to dawało mi nie przewagę, a dawało mi ochronę. Ten dystans mnie chronił. Ale dzisiaj już tego nie chcę. Więc ile jeszcze procesów potrzebujesz, żeby to wszystko uwolnić? Tego nie wiem, ale wiem jedno, że przyjdzie taki moment, kiedy zrozumiesz, że to nie ma żadnego znaczenia. Jest to moment, który trochę przeraża. Nie chciałam użyć tego słowa, bo nie chcę was straszyć. On przeraża nasz umysł. Chyba porównam go do stanięcia na krawędzi klifu. Kiedy umysł krzyczy do ciebie: zejdź z tej krawędzi, odsuń się, bo spadniesz. A ty stoisz i jesteś gotowy skoczyć, bo ufasz. Jeśli skoczysz, nagle rozłożą się twoje skrzydła, których umysł nie wie nawet, że je masz. Ale większość z nas nie skacze. Większość z nas stoi na krawędzi, trochę się nachyla i kiedy zobaczy, że spadają kamienie w dół, które się kruszą z klifu, wycofujemy się. W moim życiu było kilka takich chwil, kilka takich przebłysków, kiedy widziałam, dokąd zmierzam i widziałam, czym jest naprawdę nasz rozwój, rozwój człowieka, w którym kierunku idziemy. Pierwszy taki moment był, kiedy spotkałam się z moją bliską mi wówczas znajomą, bardzo bliską, która jest tarocistką. Ona mnie wprowadzała w arkany duchowego świata, który był dla mnie bardzo dziwny, niezrozumiały i nielogiczny i nie czułam się w nim dobrze, chociaż ona twierdziła, że to jest mój klimat, że duchowość jest moim klimatem, ale ja nie chciałam tego przyjmować, bo zwyczajnie duchowość kojarzyła mi się zawsze z biedą, a ja nie chciałam być biedna. Z biedą, taką ekstremalną biedą, kiedy nie masz co jeść i nie masz co na siebie włożyć. Przez wiele lat mi się tak kojarzyła duchowość. Więc kiedy ona mnie wprowadzała w te arkany, miałam kilka takich chwil, kiedy pojawił się we mnie głęboki wgląd, ale to był wgląd, który tak otwierał serce i dawał tak ogromne zrozumienie. I jak tylko dawał zrozumienie, od razu pojawiało się wejście umysłu i tej paplaniny, żebym się otrząsnęła i przestała myśleć w ten sposób, bo to się źle dla mnie skończy. Były to wglądy, kiedy zobaczyłam buddyjskiego mnicha, ponieważ nigdy nie mogłam zrozumieć, czemu ci ludzie wybierają taką drogę. Mając tak ogromną mądrość i mogąc tą mądrość przełożyć na ogromne miliony, dlaczego wybierają taką drogę? Przecież to jest takie nielogiczne. I wtedy pojawiło się zrozumienie, że jest taki moment, kiedy osiągamy poziom swojego rozwoju, w którym te materialne aspekty naprawdę przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. I to jest przerażające dla naszego umysłu. To jest tak przerażające. Przerażające jest to, że możemy się wyłamać z tego systemu, który nas trzyma i kontroluje. Przez chwilę wyobraź sobie tylko, jak inne byłoby twoje życie i ile byłoby w nim lekkości, gdyby nie twój lęk o pieniądze. Gdyby w zamian lęku o pieniądze pojawiło się zaufanie do życia. Przez chwilę tylko. Daj sobie ten czas i zobacz. Pomyśl, że od dziś nie musisz się martwić o pieniądze. Spróbuj to w sobie zakotwiczyć i zobacz, jak bardzo rozluźnia się twoje ciało nagle. I ono się rozluźni zapewne tylko na chwilę, bo zaraz wejdzie umysł i powie ci, jak masz się nie martwić. Musisz się martwić. A skąd zarobisz,
a skąd zarobisz na chleb, a skąd weźmiesz na rachunki, a skąd weźmiesz na paliwo, a na ubezpieczenie, a na to, a na to, a na tamto, a dzieci potrzebują, a to, a to, a to, a to i tak dalej, i tak dalej. Czy widzisz to? To jest właśnie to jest właśnie nasz umysł. Moja strona na Facebooku, ta firmowa strona, kiedy ją zakładałam, to trzeba było wpisać adres, jak chciałabym, by ta strona się nazywała. I oczywiście, jak zawsze z takimi nazwami mam problem. Zastanawiałam się, jak ją nazwać, więc nazwałam ją Unlimited Mind, Unlimited Life, ale nie mogłam zrozumieć, do czego to się ma w ogóle. Zostało tak i po dziś dzień tak jest. Chociaż nie wiedziałam, jakie to ma przełożenie w ogóle na to, czym się zajmuję. A dzisiaj coraz bardziej staje się to klarowne, że ten Unlimited Mind jest właśnie tym, że kiedy mamy nieograniczony umysł, nasze życie staje się nieograniczone i nigdy odwrotnie. Przygotowując materiały na warsztat, odzyskaj swoją kobiecość o ciele. W pewnym momencie zrozumiałam, że nasze ciało jest pod jurysdykcją i zarządzaniem umysłu. I są pewne etapy, przez które przechodzimy w tych procesach. Są to etapy, w których mamy świadomość tego, co jest w naszym życiu. A nawet wcześniej jeszcze jest taki etap, kiedy wszystko nam nie idzie, albo kiedy coś nam nie idzie i szukamy różnych sposobów i nic nie działa i zaczynamy się denerwować i wkurzać. Wtedy nagle w pewnym momencie magicznym ni stąd, ni z owąd pojawia się znak. Uzdrów swoje dzieciństwo i osiągniesz sukces. Uzdrów matczyną ranę, a zmieni się twoje życie. Pokochaj siebie, a twoje życie przepełni obfitość. I tak dalej, i tak dalej. Uznajemy to jako znak, czytamy, wchodzimy w daną przestrzeń, okazuje się, że jest warsztat, sesja i potrzebujemy to zrobić, żeby uzyskać konkretny efekt w naszym życiu. Więc robimy to. I wtedy zaczynamy mieć świadomość, której nie mieliśmy, rozumienie, że przeszłość nas ukształtowała. Ale od tego, jak bardzo zrozumiemy to, zależy, co będzie dalej, bo niektórzy z nas zatrzymują się w tym i brną dalej i dalej i dalej i zakopują się we wchodzenie w poprzednie życia, w uzdrawianie poprzednich wcieleń i tak dalej, i tak dalej. Po co? Po co uzdrawiać coś, co było? Po co uzdrawiać poprzednie wcielenie, skoro tu te wcielenie mamy przed sobą i mamy w nim to, czego nie uzdrowiliśmy. Wystarczy, że zajmiemy się tym, co jest tu i teraz. Nie potrzebujemy uzdrawiać tak naprawdę niczego. Przeszłości też nie. Potrzebujemy się tylko uwolnić od niej. Potrzebujemy uwolnić się od tego, co nas hamuje i co nas blokuje. I mówiąc słowa uwolnić, mam na myśli uwolnić umysł, uwolnić ciało i uwolnić ducha i zintegrować te wszystkie trzy aspekty ze sobą, abyśmy byli naprawdę wolni. W momencie, w którym to nastąpi, to jest prawdziwa wolność. To jest wolność od wszystkiego. To nie jest wolność, o jakiej myślisz. To jest naprawdę wolność od wszystkiego i to jest takie zrozumienie siebie, a jednocześnie innych, że to życie na ziemi tutaj nie jest takim, jak się wydawało nam wcześniej. Że w ogóle nie chodzi o zarabianie tych pieniędzy, ani o kupowanie kolejnego domu. I to może się nam nie spodobać. To może się tobie nie spodobać, kiedy to odkryjesz, bo wszyscy cię do tego namawiają. Wszyscy ci tłumaczą, że jak będziesz mieć 10 nieruchomości, to będziesz wolny finansowo. Jak będziesz mieć 100 tysięcy na koncie, to będziesz szczęśliwy. Jest to pewien proces. Fajnie jest mieć te pieniądze w takiej pojemności, w takiej ilości.
I one się pojawią. Jeżeli jest to zgodne z tobą, to one się pojawią. Pojawią się w bardzo łatwy i prosty sposób. Ale to, jak do nich będziesz podchodzić, ma ogromne znaczenie dla twojego szczęścia. Bo jeżeli to one mają sprawić, byś był szczęśliwy, to nigdy szczęśliwy nie będziesz. Ale jeżeli zaczniesz być szczęśliwy mimo wszystko, bez względu na to, czy one są, czy nie, to one zaczną się pojawiać. To jest taki absurd. Absurd wszystkiego. Wcale nie musisz opływać w złoto i w diamenty, żeby je mieć. Zaskakujące jest to, że ci naprawdę najbogatsi wcale w to nie opływają i wcale nie pokazują się od strony ekstremalnie bogatej, bo nie muszą. Te pieniądze i tak do nich płyną. Można powiedzieć, że wręcz same. Ale każdy z nas ma swoją drogę, każdy z nas ma swoją ścieżkę. I celem tego nagrania jest dla mnie to, byś odkrył, w którym miejscu jesteś dziś. Ja niczemu nie przeczę i niczego nie neguję. I nie mówię, że cokolwiek jest złe albo jest niewłaściwe. Chcę ci tylko powiedzieć, że 4 lata temu na pewnej sesji mentoringowej usłyszałam rzeczy, którym zaprzeczyłam. Minęły 4 lata i dzisiaj wracam do tego momentu i zaczynam go rozumieć na głębszym poziomie. My potrzebujemy mieć w sobie gotowość na pewne rzeczy. Ta gotowość przychodzi wcześniej lub później. Teraz, kiedy mamy narzędzia, a ja takimi narzędziami dysponowałam 4 lata temu, by usiąść z tym, co niewygodne, to tylko od nas zależy, czy z tym usiądziemy. Ja nie chciałam z tym usiąść w ogóle i robiłam wszystko, by z tym nie siadać. Rok później, po tej sesji, zdarzenie, które nastąpiło, moje zdrowotne zachorowanie i ten, mogłabym powiedzieć, i to spirytualne doświadczenie uzdrowienia ciała, to było również coś, o co mogłam zahaczyć, żeby iść inaczej. I nadal nie poszłam. Nadal chciałam wierzyć w to, że tylko taki kierunek, który pokazują wszystkie milionerki i miliarderzy, jest właściwym kierunkiem. Będzie taki moment w twoim życiu, kiedy zrozumiesz, że nie chodzi o procesy i o ilość zrobionych procesów, ale o życie. O bycie uważnym i o życie. I ten rozwój jest niczym innym, jak byciem uważnym i życiem tu. Zauważaniem, co się z tobą dzieje, zauważaniem, jak reagujesz, jak się zachowujesz, co do ciebie przychodzi, co jest twoje, a co nie jest twoje. I przede wszystkim zrozumieniem siebie, zrozumieniem tego, kim jesteś naprawdę. Czy może być coś lepszego niż otrzymanie swoistej instrukcji do siebie samego? Bo tym właśnie jest Human Design. Tym właśnie jest Human Design, na którym opieram obecnie wszystkie swoje warsztaty i sesje. Jest dla mnie to punkt wyjścia do zrozumienia drugiego człowieka, aby go poprowadzić lepiej. Nie po to, żeby wiedzieć o kimś jakieś tajemne rzeczy, ale po to, by daną osobę poprowadzić lepiej, łatwiej i szybciej w procesach i dać tej osobie podczas sesji czy podczas warsztatu to, co uwolni ją od tych uwarunkowań wszystkich, od pułapek, od mitów, które są opowiadane. Jednak nie mam siły ani mocy takiej, by kimś kierować. To należy tylko i wyłącznie do danego człowieka. Moja moc i moja siła polega na tym, że mogę przedstawić pewne rzeczy i pokazać je, ale nie mam sprawczej mocy, by za kogoś coś zrobić.
to od tej osoby zależy, czy będzie gotowa. I ta gotowość zapewne dla każdego z was się pojawi, tak jak pojawiła się we mnie, na to, by przyjąć moją wolność. Więc nie wiem, dokąd mnie to doprowadzi. Może. Może za jakiś czas zobaczycie mnie w zupełnie innej odsłonie, nie wiem. Dzisiaj się z tego śmieję. Dzisiaj mnie to śmieje. Śmieszy mnie to dzisiaj. A może przestanę się zupełnie malować. Dzisiaj mnie to śmieszy i bawi. 2 lata temu nawet chyba bym tego nie wypowiedziała na głos, bo bym się bała, że nie daj Boże się spełni. Ale dzisiaj jest inaczej. Z każdym dniem jest inaczej. I to inaczej jest lżejsze. Jest zdecydowanie lżejsze. Tego wam życzę. Więcej lekkości. Miejsce, w którym jesteś, jest tylko etapem, przez który przechodzisz. Kolejny etap będzie inny. Aż dotrzesz do takiego momentu, kiedy zrozumiesz. Mocno, głęboko. Wtedy wszystko puści. Cudownego dnia wam życzę. I dla ciebie życzę pięknego dnia. I niech to wszystko idzie w kierunku, jakiego pragnie twoje serce.